Dzień dobry, szczęść Boże w tym nowym dniu, dniu, który daje nam dobry Bóg po to, by go spotkać i odkryć w tych ludziach, sytuacjach, doświadczeniach, które dzisiaj będziemy mieć. Z pewnością nie tylko dobrych i przyjemnych, ale też i trudnych, takich, których nie będziemy rozumieć. Chcę Cię zapewnić, że Bóg jest dobry w Twoim życiu i że taki chce dać Ci się dzisiaj poznać. Przychodzi dzisiaj w swoim słowie, w Ewangelii, w dobrej nowinie o przebaczeniu. Nie wiem, czy tak macie, ale ja mam czasami tak, że jakieś słowo, jakaś myśl gdzieś usłyszana, wypowiedziana, z pozoru nieważna i usłyszana tak mimochodem, zostaje gdzieś tam w głowie. Ja tak miałem niedawno przy okazji dyskusji na temat Lecha Wałęsy, jego przeszłości. Śledzę ją jakoś, interesuję się tym. I usłyszałem wypowiedź pewnego człowieka, który był przez niego prześladowany czy wydawany służbie bezpieczeństwa. I ten człowiek powiedział takie słowa: Lechu, przestań kłamać, powiedz w końcu prawdę, dość tych kłamstw, prawda wyzwala, ja i tak ci nie wybaczę tego, co mi zrobiłeś. Ja nie chcę oceniać, bo nie mam prawa oceniać tego człowieka. Nie wiem, co on przeżył, jakie nieprzyjemności miał, jak bardzo też cierpi do dzisiaj. Ale tak sobie pomyślałem, jeśli prawda, której tak bardzo szukamy w swoim życiu, nie wyzwala i nie prowadzi do przebaczenia, no to po co ją poznawać? Dlatego dla własnej satysfakcji? Tylko po to, żeby pokazać, że ten drugi jest gorszy ode mnie, że na jego tle wcale nie wypadam tak źle? Czytam dzisiejszą Ewangelię o tym pytaniu Piotra, czy mam przebaczać aż 7 razy. Słucham słowa o królu, który daruje dług słudze, który ma naprawdę potężny dług, nie jest w stanie go odpracować i tak dalej. Słyszę dalej historię o tym, jak ten sługa, który jeszcze przed chwilą czekał na śmierć, odzyskuje wolność i idzie dobić jakiegoś małego gościa za to, że jest mu winien parę złotych, nie odpuszcza i nie daruje. I tak sobie myślę, przebaczenie jest pewnym darem, który otrzymujemy od Pana Boga, darem, który daje wolność. Ja sobie myślę, że właśnie dzisiaj jestem takim sługą, który mam ogromny dług wobec Boga, nie jestem w stanie go spłacić, a On mimo wszystko daje mi wolność. Widzę to tak, ja mam w swoim życiu takie momenty, takie miejsca, takie sytuacje, takich ludzi, którzy są tym długiem, który mam wobec Boga. To znaczy, w jaki sposób ich skrzywdziłem, albo w jaki sposób oni skrzywdzili mnie. Ja nawet obiecuję, że się poprawię, że przebaczę, że będę inny, że będę lepszy, że będę mniej grzeszył, że będę bardziej grzeczny. A Bóg tak na to patrzy i wie, że tego nie zrobię. On wie, widzi mnie, zna moje życie lepiej niż ja je znam, a mimo wszystko daje mi wolność, przebacza mi. Zobaczcie, on nie stawia warunków temu człowiekowi. Ten człowiek obiecuje, owszem, obiecuje, że ci oddam, odpracuję, co do grosza, ale Bóg wie, że on nie jest w stanie tego zrobić. Dzisiaj może tak jest w Twoim życiu, że masz dobre chęci, masz plany na ten dzień, masz jakieś propozycje dla Pana Boga, coś za coś. Obiecujesz Mu, że dzisiaj będziesz dobry, że dzisiaj nie będziesz się gniewać na męża, żonę, że dzisiaj w pracy będziesz znośny, że w szkole może będę się uczył, przykładał bardziej i tak dalej, że nie będę grzeszył, może grzechem, nie wiem, pornografii i tak dalej. I Bóg na to patrzy. Nie przez pryzmat Twoich obietnic, które nie jesteś w stanie spełnić, ale przez to, że możesz być człowiekiem wolnym, że dzisiaj Ty możesz iść i komuś darować coś, że możesz przebaczyć. Możesz to zrobić, a możesz zrobić jak ten sługa, który nie daruje drugiemu. To od Ciebie tak naprawdę zależy, co zrobisz z tym darem, z darem przebaczenia, które masz od Boga. Możesz dzisiaj patrzeć na drugiego człowieka w taki sposób, by widzieć w nim najmniejszy grzech, najmniejsze zło, najmniejszą wadę. Możesz. I możesz mówić, że to jest prawda, że szukasz prawdy, że prawda wyzwala. A możesz też dzisiaj darować, bezwarunkowo. Tak naprawdę to od Ciebie zależy. Bóg Ci daruje, bo jest dobry, bo Cię kocha
bo jesteś dla Niego ważny. Niech Ci dobry Bóg błogosławi, dobrego dnia, z Panem Bogiem i szczęść Boże.